Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykorzystuję multicooker do wyrastania ciasta na domowe wypieki. Teraz tutaj pokazuję Wam ciasto na chałkę. Zobaczcie, po 20 minutach tak mi urosło. Także zostańcie ze mną do końca. Ja Wam również pokażę, jak robię chałkę w Thermomixie, jak to ciasto wyrasta, na jakiej opcji w multicookerze. I również pokażę Wam, jak robię chleb portugalski. I tu jest właśnie ciasto na chleb portugalski i po niecałej godzinie 15 wyrasta po prostu obłędnie. W przepisie każą czekać 2 godziny, a zobaczcie, jak tutaj mi przepięknie wyrosło. Także zostańcie ze mną do końca. Przy okazji pokażę Wam, jak dobrze mieć taki duet w kuchni, jak Thermomix i multicooker. Ja Wam się przyznam, że za takie wypieki wcześniej się nie brałam, gdzie trzeba dać drożdże, czekać, aż ciasto wyrośnie, ale teraz, odkąd mam Thermomix i ciasto może mi urosnąć w multicookerze, piekę co weekend. Zaczynam od zrobienia kruszonki do chałki. 30 g mąki pszennej, 20 g cukru, 25 g masła. Thermomix mi to wszystko wymiesza, ja przerzucę to do miseczki, wstawiam do zamrażalnika. Teraz chałka, jedno całe jajko i jedno żółtko, 100 g masła, 50 g cukru, dwie małe łyżeczki cukru waniliowego, 40 g drożdży, 150 g mleka. Teraz Thermomix mi to wszystko wymiesza, podgrzeje. Następnie dodaję 500 g mąki pszennej i jedną łyżeczkę soli. Zamykam. Teraz Thermomix wyrobi mi ciasto. Ja w połowie zawsze otwieram, żeby ciasto było napowietrzone dobrze i zobaczcie, wszystko mi zrobi Thermomix. Wyrabianie ciasta trwa 3 minuty, więc ja sobie w międzyczasie natłuszczę tutaj garnek od multicookera, że jak włożę to ciasto, żeby mi po prostu tutaj się nie przykleiło. Także spsikałam oliwą z oliwek i teraz pędzelkiem wysmaruję dobrze dookoła. Jestem właścicielką Thermomixa od niedawna i powiem Wam, że jestem zachwycona i ci, którzy go mają, to wiedzą, o czym mówię. Zobaczcie, ciasto mi się wyrobiło i teraz po prostu przekładam do środka, do garnka. Jakoś specjalnie go tutaj nie będę formowała, ponieważ ono mi urośnie i później będę z tego robiła chałkę. Proszę Was, zwróćcie uwagę, ile tego ciasta teraz jest. Zobaczcie, spory odstęp od brzegów garnka i do ciasta, tak można powiedzieć na dobry centymetr. Za wysoko też tego ciasta nie ma. Ustawiam teraz garnek na opcję jogurt, na low i naciskam start. Jeżeli jest na high, czyli na wysokie, to musicie przełączyć na low i wystarczy przykryć zwykłą pokrywką, może jakąś macie w domu, która będzie pasowała od innych garnków. Dla ciekawych, którzy nie mają Thermomixa, a są zainteresowani, to słuchajcie, mega sprawa, bo tutaj nawet mam filmiki pokazane, co mam zrobić z ciastem po wyrośnięciu. Ja będę robiła dwie chałki, czyli po wyrośnięciu muszę podzielić ciasto na dwie równe części i każdą połówkę muszę podzielić na trzy części, żeby zrobić z nich takie trzy wałeczki, jak teraz widzicie tutaj na filmiku. Później te trzy części muszę ze sobą połączyć od góry, tak jak widzicie, i po prostu zrobić taki warkocz, żeby wyszła nam taka chałka. Ja Was nie będę zanudzała i pokazywała, jak ja to robię, dlatego pokazuję Wam to teraz. Będę robiła dwie chałki po uformowaniu, trzeba zostawić na następne 15 minut, żeby z powrotem wyrosły. W międzyczasie rozgrzać piec na 180 stopni Celsjusza i piec 20-25 minut. Tak wygląda ciasto po niespełna 20 minutach na opcji jogurt na low. W przepisie każą czekać 30 minut albo do momentu, aż ciasto się podwoi. Moim zdaniem to ciasto jest 3 razy większe niż było. Zobaczcie, to jest garnek 5,7 litra i jest połowa tego garnka. Zobaczcie, ja Was nie kłamię, naprawdę to ciasto wyrasta błyskawicznie i pięknie. Ja teraz będę robiła krok po kroku, jak Wam pokazywałam tam na ekranie i z tego będą dwie przepiękne, przepyszne chałki.
Po uformowaniu dwóch małych chałek trzeba je ponownie odstawić do wyrośnięcia, więc ja sobie ponownie wykorzystam multicooker. Już nie wkładając tego garnka, ustawiam na pressure cook, naciskam start i po prostu postawię sobie tutaj tą foremkę z tymi chałkami do wyrośnięcia. Garnek mi się momentalnie nagrzeje, będzie ciepło szło od spodu do tej brytwanienki, na której mam chałki. Po 5 minutach wyłączę i dosłownie nawet nie 10 minut i zobaczcie, jak te chałki pięknie wyrastają. Także tak jak widzieliście, w środku, w podstawie, w multicookerze tego wkładu garnka nie ma. Po prostu ja sobie tylko wykorzystałam, żeby mi się nagrzało i było ciepło do wyrośnięcia chałek. W międzyczasie odpaliłam piekarnik na 180 stopni Celsjusza. Teraz tylko wystarczy posmarować białkiem, posypać kruszonką, wstawić do piekarnika. Zobaczcie, jak ładnie wyrosły. I proszę bardzo, moje chałki gotowe. Dzisiaj jest niedziela, rano. Zaraz sobie będę jadła z kawusią. Również pamiętajcie, że ja podam Wam przepis na tą chałkę i jeśli nie macie Thermomixa, jak najbardziej możecie zrobić i wykorzystać multicooker do wyrośnięcia. A teraz pokażę Wam, jak pięknie wyrosło mi ciasto na chleb portugalski, przepis z Thermomixa. Także zrobiłam krok po kroku i kiedy wyrabia mi się ciasto, wypsikałam garnek od multicookera oliwą z oliwek, wysmaruję tutaj pędzelkiem i będzie gotowe do wyrośnięcia. Do chałki wykorzystałam Instant Pot Pro, a to jest Instant Pot Duo Plus. Zwróćcie uwagę, ile tego ciasta jest. Jak widzicie, nie dotyka brzegów dna. W przepisie jest napisane, że trzeba czekać co najmniej 2 godziny albo do momentu podwojenia. I jak zawsze przykryłam zwykłą przykrywką, która mi pasuje od innych garnków. Ustawiłam na jogurt, na low, czyli na ten najniższy poziom, na opcji jogurt. Tutaj czasu nie ma co zmieniać, bo po prostu ja będę tutaj kontrolowała. Po niespełna godzinie 15 minutach zobaczcie, jak urosło. No coś wspaniałego, ja jestem po prostu zachwycona. Nie trzeba czekać 2 godziny, godzina 15 minut i tak wyrośnięte ciasto teraz sobie uformuję. Także 45 minut co najmniej zaoszczędziłam, żeby zrobić taki chleb. Jeżeli byście chcieli krok po kroku przepis na chleb portugalski, dajcie mi znać, bo oczywiście można go zrobić bez Thermomixa. Mam nadzieję, że ten filmik Was przekona, żeby wykorzystywać multicooker do wyrastania ciasta. Wypróbujcie i dajcie mi komentarz i oczywiście subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.